Cześć. Jak się czuje człowiek 4 dni, bo mamy czwartek, po przejechaniu pierścienia Tysiąca Jezior? Zadziwiająco dobrze. Wyszłam właśnie na rower, zaraz będziemy jechać na trening z dzieciakami, więc nie ma co się opierniczać i trzeba kręcić dalej. Ale o dziwo po prostu czuję się mega dobrze. Miałam lekkie zakwasy, domsy właściwie, trzeba się poprawnie wyrażać, w dwugłowych i w łydkach, ale nie były tragiczne, potrafią być gorsze po na przykład mocnej serii siadów. A zresztą wczoraj sobie poszłam popływać i po tym wszystkim to się rozeszło, totalnie rozluźnione nogi i piękna rzecz. Wszystko przeszło jak różdżką machnąć. Nie wiem, czy jest takie powiedzenie. Trochę byłam śpiąca jeszcze przez ostatnie 2 dni. I tak jak się pytałam znajomych, to tak, to był jeden z tych objawów. I inna rzecz, to jeszcze męczyły mnie takie lekkie parestezje w dłoni i w stopie. Ale to wiem, że po prostu zapalenie nerwów. Jeżeli przez 30 godzin trzymasz rękę na klamkomanetce, na kierownicy, tu jest cały czas uciśnięcie tego kanału, więc nie ma co się dziwić, że nerwy oberwały. No tak, to super, spoko i do przodu. I więc jestem mega zadziwiona. Musiałam być po prostu dobrze przygotowana fizycznie, jak nic. I teraz nawet przyjechałam, zrobiłam mały trening na wacie, co prawda mocy nie ma, więc tylko tak się pobujałam po ścieżkach. A teraz jakiś tu funkcjonalny odpierniczę sobie. A potem trening z dzieciakami, lekki rozjazd. Żyć trzeba, po prostu, nie opierniczać się. Hej!